Kodeks dobrych praktyk reklamy suplementów diety powstał, by uporządkować i wprowadzić wysokie standardy, jeśli chodzi o przekazy reklamowe suplementów diety. Branża sama dostrzegła ten problem jakości reklam suplementów diety i podjęła działania ku temu, aby te przekazy reklamowe były bardziej rzetelniejsze, bardziej zrozumiałe dla konsumenta i łatwiej były przez niego identyfikowalne jako reklama suplementów diety. W ostatnim czasie było dosyć sporo dyskusji na temat jakości reklam suplementów diety. Przede wszystkim budziły obawy użycie na przykład lekarzy, farmaceutów, osób w białych fartuchach w reklamach suplementów diety, co było odbierane przez konsumentów jako tak naprawdę sugerowanie może właściwości leczniczych tych produktów. Branża dostrzegła ten problem i postanowiła autoregulacją, czyli narzuceniem sobie wewnętrznych pewnych standardów wykraczających poza przepisy prawa, wyeliminowanie chociażby takich praktyk. Drugim takim przykładem jest chociażby wykorzystanie nazw jednostek chorobowych, które poprzez ten kodeks będzie już niemożliwe. Najważniejszymi rzeczami, które reguluje kodeks dobrych praktyk reklamy suplementów diety, to przede wszystkim zakaz wykorzystywania jednostek chorobowych, zakaz wykorzystywania wizerunku lekarza, farmaceuty, położnej, pielęgniarki, prawdziwych bądź też fikcyjnych, doregulowanie kwestii podawania źródła badań naukowych, powoływania się na badania naukowe i powoływania się na rekomendacje, będzie już obowiązek podawania pełnych rekomendacji. Kolejną kwestią, która jest regulowana, taką podstawową, zasadniczą, która wyróżni przekazy reklamowe suplementów diety, to jest wyraźne zaznaczenie nazwy kategorii suplement diety w przekazach reklamowych, zarówno w przekazach audiowizualnych, jak i samych audio czy samych wizualnych. To wyrażenie suplement diety będzie umieszczone zawsze w prawym dolnym rogu na wyraźnie odróżnialnym prostokątnym tle o określonej wielkości, określoną wielkością czcionki, również będzie ten wyrażenie suplement diety pokazywane, tak aby zawsze konsument mógł w stanie zidentyfikować, że ma do czynienia z reklamą suplementu diety, a nie na przykład środka leczniczego. Kodeks dobrych praktyk reklamy obowiązuje wszystkie firmy sygnotariuszy, które podpiszą i przystąpią do tego kodeksu. W ramach kodeksu mamy powołany sąd dyscyplinarny, który będzie czuwał nad przestrzeganiem przez wszystkich sygnotariuszy zapisów tego kodeksu i postępowania zgodnie z nim. Zatem w przypadku, kiedy firma zdecydowałaby się na złamanie zapisów tego kodeksu, będzie poddana ocenie przez sąd dyscyplinarny, który posiada odpowiedni wachlarz sankcji, by zdyscyplinować takiego sygnotariusza członka i by poprawił on przekaz swoich reklam.